Będę w Indiach na zgrupowaniu przed samym finałem konkursu Miss Świata ponad 3 tygodnie, także jest to długi, długi czas. Zdecydowanie myślę, że będzie on pełen różnych aktywności. Mam nadzieję, że uda mi się zwiedzić jednak Indie przez prawie miesiąc. Bardzo się cieszę, jednak również jestem ponownie troszkę zestresowana w związku z tym, że jest to egzotyka dla nas Polaków. Jest to odległe państwo i niewiele również mam taką niewielką obawę, jeżeli chodzi o jedzenie, bo słyszałam, że jest bardzo pikantne w Indiach. Staram się zamawiać teraz jak najwięcej z indyjskich restauracji tutaj na miejscu w Polsce, ale te jedzenia rzeczywiście, no zobaczymy, przekonamy się. A smakuje tobie to, co zamawiasz? Tak, bardzo lubię kuchnię indyjską. Są to dania pikantne, ale mówię, staram się przyzwyczaić. Lubię te smaki. Mam nadzieję, że nie przybiorę kilka kilogramów na wadze podczas zgrupowania i wcisnę się w suknię podczas finału. Miss Earth to była niesamowita i cudowna przygoda w 2019 roku, więc już kilka lat temu. Myślę, że teraz mam taką nadzieję, że również mam duże szanse, ponieważ konkurs Miss Polonia zupełnie zmienił mnie jako osobę, jako człowieka. Jestem dużo bardziej dojrzała, również i emocjonalnie, jak i fizycznie zmieniłam się zupełnie. Mam nadzieję, że będzie to jak najbardziej na plus podczas konkursu Miss Świata. Teraz lecąc na drugi już mój międzynarodowy konkurs, wiem, z czym to się wiąże, z czym to się je, jak należy się przygotować, więc myślę, że to również jest dużym bonusem przy wylocie na konkurs Miss Świata. Celujemy oczywiście jak najwyżej, celujemy w koronę, przyglądam się. Mam również tutaj na sukni niebieskie kamienie, a korona jest właśnie w odcieniach niebieskiego. Mam nadzieję, że to nie przypadek. Także celujemy oczywiście jak najwyżej w zwycięstwo. No po to lecimy, po to są przygotowania. Jeżeli będzie to jakiś top, tak, top 5 czy top 10, to również będziemy zachwyceni.